Potas to pierwiastek, którego powinniśmy regularnie dostarczać w bardzo wysokich ilościach. Zgodnie z zaleceniami, nasze dzienne zapotrzebowanie na potas wynosi około 4000 mg. Dla porównania, żelaza potrzebujemy około 10 mg, magnezu około 400 mg, zaś wapnia 1000 mg. To jednoznacznie pokazuje, że potas jest szczególnie istotny dla naszego zdrowia. Jest on odpowiedzialny za poprawne funkcjonowanie tak naprawdę każdej komórki organizmu zapewnia prawidłową pracę mięśni i nerwów, a także reguluje gospodarkę wodno-elektrolitową i kwasowo-zasadową. Co zatem się stanie, gdy nam go zabraknie? Przejdę teraz do wymienienia najważniejszych objawów niedoboru potasu, określanych mianem hipokaliemii. Potas to składnik odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowego ciśnienia krwi. Istnieje wiele mechanizmów, poprzez które potas reguluje ciśnienie tętnicze. Dla przykładu uczestniczy on w rozszerzaniu naczyń krwionośnych, na sile wydalanie sodu z moczem, czyli składnika, którego nadmiar może powodować wzrost ciśnienia krwi, gdy jednocześnie mamy niskie spożycie potasu. Dodatkowo potas hamuje pewne mechanizmy, a mówiąc naukowo, hamuje aktywność układu renina-angiotensyna-aldosteron, które przyczyniają się do zwężenia naczyń krwionośnych. A jak wiadomo, zwężenie naczyń prowadzi do wzrostu ciśnienia. Co więcej, potas zwiększa wrażliwość tzw. baroreceptorów tętniczych. Mówiąc prostymi słowami, potas sprawia, że pewne miejsca ulokowane w tętnicach są bardziej wrażliwe na panujące w nich ciśnienie i w ten sposób szybciej przesyłają sygnał do ośrodków decyzyjnych, aby zmniejszyć napięcie naczyń krwionośnych i tym samym obniżyć ciśnienie krwi. I mając taką wiedzę, nie trzeba być ani lekarzem, ani naukowcem, aby domyślić się, że gdy zabraknie nam potasu, to ciśnienie krwi może ulec zwiększeniu. Szczególnie niebezpieczna sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy zmagamy się już z nadciśnieniem tętniczym. Wówczas brak potasu nasila tę chorobę i dalsze komplikacje zdrowotne z nią związane. Podobnie wzrost ciśnienia może być tym większy, im mamy mniej potasu, a więcej sodu. I badania naukowe pokazują wprost, że zastosowanie preparatów z potasem przez osoby z nadciśnieniem tętniczym powoduje znaczną redukcję zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego ciśnienia krwi. Dlatego też, jeśli zmagają się Państwo z wysokim ciśnieniem, to warto sprawdzić poziom potasu, bo być może ma on w tym swój udział. Przy tej okazji dodam, że nie trzeba stosować preparatów potasu. Mamy wiele produktów spożywczych, które dostarczają nam pokaźne jego ilości, ale o tym powiem za chwilę. Potas to również kluczowy składnik wspomagający pracę mięśni. Odgrywa on ważną rolę w przewodnictwie nerwowo-mięśniowym. I na pewno nie będzie tajemnicą, gdy powiem, że osoby z niedoborem tego składnika zmagają się z osłabieniem i skurczami mięśni. I tu podkreślam, że potas jest nie mniej ważny niż magnez. Zwykle jest tak, że za występowanie skurczów mięśni obwiniamy właśnie brak magnezu. W rzeczywistości wcale być tak nie musi, i winowajcą może być deficyt potasu. Tutaj dodam jeszcze, że niedobór potasu w połączeniu z intensywną aktywnością fizyczną może doprowadzić do tzw. rabdomiolizy. Jest to sytuacja, w której dochodzi do rozpadu tkanki mięśniowej, czyli mięśni. Stosunkowo często, przynajmniej na wczesnych etapach, nie daje ona żadnych objawów. Czasem u pacjentów mogą pojawić się bóle mięśni i obrzęki, a nawet krew w moczu, ale co bardziej istotne, w wyniku rozpadu mięśni dochodzi do uwolnienia z nich mioglobiny, czyli cząsteczki nieco podobnej do hemoglobiny transportującej tlen. I niestety ta mioglobina działa toksycznie na nerki, powodując ich uszkodzenie. W skrajnych przypadkach może doprowadzić to do ostrej niewydolności nerek. Na szczęście, gdy rabdomioliza zostanie wcześniej zdiagnozowana i leczona, wówczas można odwrócić cały ten szkodliwy proces. To, że niedobór potasu powoduje zaburzenia pracy mięśni, ma kolosalne znaczenie dla naszego zdrowia. Funkcjonowanie mięśni kojarzymy głównie z poruszaniem rąk i nóg, ale mięśnie to nie tylko nogi i ręce. Dla przykładu, nasz przewód pokarmowy, mam tu na myśli żołądek i jelita, to tak naprawdę jeden wielki mięsień. I teraz proszę sobie wyobrazić, jeśli zabraknie nam potasu, to aktywność mięśni zwolni, a w związku z tym praca jelit ulegnie spowolnieniu. Z kolei, rozleniewione jelita to jedna z przyczyn zaparć. I właśnie osoby z niedoborem potasu częściej mają problemy z wypróżnianiem. Osłabienie perystaltyki jelit u niektórych osób skutkuje też pojawieniem się mdłości i wymiotów. Dodam również przy okazji, że jeśli jelita, mówiąc obrazowo, staną w miejscu, to może to doprowadzić do wystąpienia niedrożności jelit, a to już jest stan poważnie zagrażający naszemu zdrowiu. Ważnym mięśniem jest również serce, zresztą bardzo często zamiast serce mówi się właśnie mięsień sercowy. Jest to wyjątkowy organ, który wydawałoby się, że działa nieustannie, bez jakiegokolwiek zasilania. Niestety nie jest to perpetum mobile i można powiedzieć, że potas jest taką małą bateryką, która zapewnia jego prawidłową pracę. Przy głębokim niedoborze potasu serce niestety przestaje poprawnie działać, i przeprowadzone badania pokazują wprost, że deficyt potasu sprzyja wystąpieniu arytmii i migotania przedsionków. Dla przykładu, badacze wykazali, że niskie stężenie potasu w surowicy wiązało się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia arytmii nadkomorowych aż o 60%. Dlatego też nieregularna praca serca może wskazywać m.in. na niedobór potasu. Oczywiście zaburzenia w funkcjonowaniu mięśnia sercowego przekładają się na dalsze komplikacje zdrowotne. I dla przykładu, jak wykazali naukowcy, osoby spożywające bardzo małe ilości potasu i charakteryzujące się jego niewielkim poziomem w ustroju mają zwiększone ryzyko wystąpienia udarów mózgu aż o 50%. Z kolei w innej z obszernych prac jej autorzy dowiedli, że wysokie spożycie potasu. Może zmniejszyć ryzyko rozwoju udarów mózgu nawet o 24%. Co więcej, trafiłem na wyniki badań, które jasno pokazują, że osoby z niedoborem potasu cechują się wyższą śmiertelnością z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Jak widać, potas ma olbrzymie znaczenie dla naszego układu krążenia, i tutaj znów będę narzekać, że uważam, że zbyt mało edukujemy społeczeństwo w kontekście zdrowia. Zastanawiamy się i spieramy, czy banan ma odpowiednią krzywiznę, a marchewka, czy jest wystarczająco prosta. Wymyślamy lewoskrętną witaminę C na potrzeby działań marketingowych, a najprostsze podstawy dotyczące fizjologii, których znajomość może ratować zdrowie wielu osób, skrywają się w zakurzonych książkach. Zanim przejdę dalej, dużo więcej podobnej wiedzy przekazuję w moim porannym Dzienniku Zdrowia, dlatego chciałbym teraz krótko Państwa zaprosić do zapisania się na niego. Dziennik, czyli darmowy biuletyn mailowy, czy jak kto woli newsletter, piszę i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, więc wydaje się to dobry sposób, aby rozpocząć dzień od wartościowej informacji o metodach na poprawę zdrowia. Każdy dziennik pisze prosto i krótko, aby był szybką i lekką lekturą do porannej kawy lub herbaty. Dziennik jest też dobrym uzupełnieniem mojego kanału YouTube, dlatego jeśli podobają się Państwu moje filmy, to będą też Państwo zadowoleni z treści, jakie przekazuję w dzienniku drogą mailową. Na dobry początek dnia. Aby się zapisać na dziennik, wejdź na wwwdoktorbartekpl kośnik-dziennik. Pole na zapis znajduje się pod zieloną strzałką. Serdecznie zapraszam, a teraz wracam do tematu. Jak już Państwo wiedzą, niedobór potasu wiąże się z osłabieniem działania mięśni i dotyczy to również mięśni oddechowych, bo to, że nasze płuca wciągają powietrze, które następnie wydychamy, to głównie zasługa mięśni. W efekcie u niektórych osób mogą wystąpić zaburzenia oddychania. W przebiegu deficytu potasu może dojść do tzw. hipowentylacji. Niejednokrotnie, szczególnie w przypadku aktywności fizycznej, mogą pojawić się też duszności. Taka przedłużająca się hipowentylacja może skutkować niewydolnością oddechową. To dobrze pokazuje, że pewne objawy ze strony układu oddechowego wcale nie muszą wskazywać na konkretną chorobę, a mogą być skutkiem jak mogłoby się wydawać błahego niedoboru potasu. Ta osłabiona praca różnych mięśni, w tym mięśnia sercowego, a także mięśni szkieletowych i oddechowych. Które budują nasz organizm sprawia, że dosłownie zaczyna brakować nam sił i energii. Dlatego też osoby z niedoborem potasu bardzo często odczuwają przewlekłe zmęczenie, a także senność w ciągu dnia. Na początku filmu wspomniałem, że potas odgrywa ważną rolę w regulowaniu naszej gospodarki kwasowo-zasadowej. Ma to istotne znaczenie dla pracy nerek i zarówno w przeprowadzonych doświadczeniach na zwierzętach, jak również w badaniach wykonanych z udziałem ludzi. Badacze udowodnili, że brak potasu sprzyja powstawaniu kamieni nerkowych, a więc zwiększa ryzyko kamicy nerkowej. Nie będę wnikać zbyt szczegółowo, dlaczego tak się dzieje, ale tylko powiem, że podczas niedoboru potasu dochodzi do zmian w równowadze kwasowo-zasadowej ustroju. Następstwem tego jest zmniejszona ilość cytrynianów w moczu, które są zatrzymywane w organizmie. I to jest kluczowy fakt, ponieważ to właśnie obecność cytrynianów w moczu hamuje tworzenie się kryształków, a dalej kamieni nerkowych. Na potrzeby przygotowania niniejszego materiału dotarłem też do pracy naukowej z lat 90., która bynajmniej się nie zdezaktualizowała i która to pokazuje wprost, że osoby spożywające większe ilości potasu mają mniejsze ryzyko powstawania kamieni nerkowych, aż o 51%. Niestety, bardzo rzadko mówi się też o tym, że deficyt potasu może powodować zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Aktualny stan wiedzy pokazuje, że niski poziom potasu we krwi skutkuje zmniejszonym wydzielaniem insuliny. Myślę, że spora część moich słuchaczy wie, że insulina to hormon uwalniany przez trzustkę, który jest odpowiedzialny za przetransportowywanie glukozy z krwi do tkanek i dlatego też mówi się, że insulina obniża poziom cukru we krwi. Wobec tego, gdy zabraknie potasu, to działanie insuliny może być zaburzone, co w efekcie może prowadzić do wzrostu stężenia glukozy we krwi i dalej do cukrzycy typu drugiego. I w rzeczywistości tak jest. Badania przeprowadzone w Japonii pokazały, że osoby z niskim poziomem potasu mają o wiele wyższe ryzyko pojawienia się cukrzycy niż osoby, które mają potas w normie. Wspominałem też, że potas uczestniczy w regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej. Są to bardzo skomplikowane procesy, dlatego nie będę ich w tym filmie rozwijać, ale powiem, że brak potasu prowadzi do upośledzenia funkcjonowania nerek. Efektem tego są problemy w zakresie zagęszczania moczu. Dlatego też u osób zmagających się z brakiem potasu może występować poliuria, czyli wielomocz jest to nic innego jak po prostu oddawanie dużej ilości moczu, zwykle powyżej 2,5 litra dziennie. Skutkuje to oczywiście nadmiernie wzmożonym pragnieniem, a więc i piciem dużych objętości płynów. Być może jak Państwo pamiętają, w jednym z filmów poświęconych cukrzycy mówiłem, że właśnie zwiększone pragnienie i wielomocz to podstawowe objawy tej choroby, jednak jak widać, mogą one wynikać też z braku potasu. Przygotowując odcinek o Potasie, nie sposób nie wspomnieć, że pierwiastek ten odpowiada za przewodzenie impulsów nerwowych. Mówiąc inaczej, bierze udział w przekazywaniu informacji pomiędzy komórkami nerwowymi, czyli neuronami, stąd jest niezbędny do prawidłowego działania całego układu nerwowego. Dlatego, gdy zabraknie nam Potasu, to możemy spodziewać się różnych nieprzyjemnych objawów. Mam tu na myśli m.in. parestezję w postaci mrowienia lub drętwienia kończyn. Dodatkowo u osób ze stwierdzonym deficytem potasu obserwuje się nietolerancję na zimno, to znaczy częste odczuwanie zimna. Objawami braku wspomnianego pierwiastka mogą być też nadpobudliwość nerwowa i problemy z koncentracją. Teraz chciałbym krótko przejść do wymienienia najważniejszych przyczyn niedoboru potasu. Wbrew pozorom, do wystąpienia wspomnianych objawów stosunkowo rzadko dochodzi wyłącznie na skutek spożywania małej ilości tego składnika. Zwykle towarzyszy temu coś jeszcze. Najczęstszą przyczyną braku potasu jest stosowanie leków moczopędnych, w tym diuretyków tiazydowych i pętlowych. Tutaj dodam, że leki moczopędne są zwykle stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, zespołów nerczycowych, niewydolności nerek, a także chorób wątroby. Mam nadzieję, że jeśli ktoś z Państwa stosuje leki moczopędne, to monitoruje jednocześnie poziom potasu w organizmie. Do niedoboru potasu może doprowadzić też przyjmowanie glikokortykosteroidów i leków przeczyszczających. Warto wiedzieć, że dużej ilości potasu możemy utracić przez przewód pokarmowy, na skutek przewlekłych wymiotów i biegunki. Utrata potasu następuje też przez skórę, głównie w wyniku oparzeń lub nadmiernego pocenia się. Co więcej, potas może nam też, mówiąc kolokwialnie, uciekać przez nerki. Jest to zwykle spowodowane występowaniem różnych stanów chorobowych. Mam tu na myśli przede wszystkim osoby cierpiące na hiperaldosteronizm, zespół Cushinga, kwasicę cukrzycową i zasadowicę. Zdarzają się też sytuacje, w których potas jest nadmiernie transportowany do komórek, co sprawia, że brakuje go we krwi. Mają one miejsce w przebiegu intensywnej insulinoterapii, czy też intensywnego odżywiania osób uprzednio niedożywionych. Aby sprawdzić, czy grozi nam niedobór potasu, należy wykonać badanie krwi, oznaczając poziom tego składnika. Norma dla potasu mieści się w zakresie od 3,5 do 5 mmol na litr. Jeśli w badaniu wyjdzie nam, że mamy poniżej 3,5 mmol na litr, to oznacza to, że cierpimy na deficyt tego pierwiastka. Przy czym zaznaczę, że wspomniane przeze mnie objawy najczęściej pojawiają się, gdy poziom potasu wynosi poniżej 3 mmol na litr. Jednak uważam, że pierwsze kroki warto przedsięwziąć już wtedy, gdy stężenie potasu mieści się pomiędzy 3,5 a 4 mmol na litr. I kluczowa sprawa, w jaki sposób uzupełnić niedobory potasu. Otóż dla mnie jako dietetyka podstawową kwestią jest zadbanie o to, aby w jadłospisie znalazły się produkty bogate w ten składnik. I wcale nie musi być to dieta bananowa, bo domyślam się, że potas jest kojarzony przez wiele osób właśnie z bananami. Jeśli chodzi o warzywa, to dużo potasu zawierają pomidory, dynia, kalarepa, botwina, szpinak, jarmuż, brukselka, fasola biała, bataty i ziemniaki. Wśród owoców mamy z kolei awokado, morele, kiwi i suszone owoce. Potas znajduje się też w grzybach, takich jak boczniaki i kurki, kakao, pestkach dyni, kaszy gryczanej, a także w dzikim łososiu i wodzie kokosowej. Mam nadzieję, że dzisiejszy film pozwoli Państwu szerzej spojrzeć na to, jak ważnym pierwiastkiem dla naszego zdrowia jest potas, i co może się stać, gdy go zabraknie? Jeśli mają Państwo propozycje co do innego składnika, o którym mógłbym przygotować materiał, proszę dajcie mi o tym znać w komentarzu pod filmem. A na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.